Belfast 2015. Witam wszystkich, jestem Misza. Jeżdżę sobie busem i to nie od dzisiaj, gdzie rosną pomarańcze w tej ciepłej Europie i w tej chłodniejszej, gdzie rosną konopie. Czasem bywam tu, parę razy byłem tam, Monako, Paryż, Londyn, ja te miejsca dobrze znam. Madryt, Stockholm, Berlin, Mediolan. W Alpach nocowałem, a śnieg miałem do kolan. Zasłonki zasłonięte, we basto napierdala. Czy to jest fajne życie? Zapytam się Michała. Co ty na to, Misiek? Daj mi spokój, Misza. Wiem, te weekendy przydałaby się cisza. Gdy jest mi ciekawie, zamykam drzwi dostępu. Pijany burak z jednym zębem, nie ma do mnie wstępu. Najebałeś się, kolego? Pierdolnij się do busa. Lepiej robić to trzeźwym, nikogo tu nie zmuszam. Fajne ziomki, poznałem mnóstwo ludzi. Można się dogadać, nikomu się nie nudzi. Gdy gościu jest normalny, to widać już z daleka. Tak, po wyglądzie nie ocenia się człowieka, lecz poznać w swoim życiu odpowiednią liczbę osób, będziesz wiedział, z kim pić wódkę, a z kim tylko rosą. Tutaj na Europie każdy poda tobie rękę. Czy będziesz chciał żarówkę, czy będziesz chciał kuchenkę. Przyjaźnie nawiązane na parkingu są bezcenne. Skoro, że po latach to postacie bezimienne. Pozdrawiam zatem wszystkich ludzi, których już poznałem, tych, których pamiętam i tych, których zapomniałem. Chcesz coś dodać, Misiek? Nic a nic, kolego! Faktycznie jest się cicho, jak masz gadać coś głupiego. Na koniec taka rada, którą zapodaję wszystkim. Szanuj swoich ziomków, a siebie przede wszystkim. Elobusiarze! Pozdro, ekipa!